Myślę, że to bardzo dużo znaczy, żeby takie imprezy się odbywały, bo raz inspirujemy tą młodzież, która tu przychodzi. Fajnie się z nimi spotkać, poznać, pogadać chwilkę, zbić pionę, a oprócz tego też dla nas jest mega dobrą opcją to, że w tej grupie topowych zawodników z Polski się tutaj spotykamy i mamy te sesje treningowe, na których każdy tutaj przyjechał z czymś, co by chciał pokazać nowego od siebie, coś poza swoim limitem. Dzisiaj możemy się spodziewać trików z najwyższej półki na świecie. Mamy tu takich zawodników, którzy potrafią kręcić nawet potrójne backflipy i na pewno tutaj publiczność nie będzie zawiedziona poziomem. Yes, I'm super happy. So many people is here. It's gonna be a crazy night. This is just to show people what can we learn, what new tricks did we learn, and it's just to have to show the people to have fun here and entertain the crowd. This is the first time here in the Freestyle Heroes. And all the setup is perfect, and with all my friends and riders are really good. From me, you can expect something new. That is the first time here in Jedans that we are. I come with my friend Antonio Navas, and we will go with one bike, two guys, one bike. You will see. Zajmuję się na co dzień nagrywaniem na YouTube, a no rower też. Był na początku rower, YouTube i się wszystko zmieszało. No, raz zobaczyłam filmik Guvera i jakoś tak zaczęłam go oglądać i no. Zobaczyłem Guvera jak jeździ i też chciałam. Ja mam autograf nawet na etui. Jest to sport dla kobiet tak samo jak i dla mężczyzn, także zapraszam wszystkich dziewczyn. Bardzo fajna zajawka. Ja zaczęłam w wieku 6 lat, więc w sumie to już 9 lat pyknie. No, jak może zacząć? No, skupić się najpierw na technice i później dopiero gdzieś na jakiejś prędkości. Jesteśmy ze Sztumu tak naprawdę i tak jak młody zaczął, powiedzmy, próbował trenować, no to w związku z tym postanowiliśmy mu zrobić niespodziankę, bo on nie wiedział. On długo nie wiedział, no i 3 dni wcześniej się dopiero dowiedział i było kiedy, i kiedy, i kiedy, i kiedy, a dzisiaj się nie mógł doczekać. W związku z tym jesteśmy. Brat wyciągnął mnie tak naprawdę, ja nawet nie wiedziałem, że będzie impreza, a tu hop i idole najwięksi byli, to dla mnie jest najważniejsze, autografy już pozbierane. Ja jeżdżę w Mistrzostwach Polski na rowerze, to dlatego też bardzo dobrze znam tych rajderów. Brat też jeździ, się cieszymy razem ze sportu.